Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym przetestujemy sobie miszmasz kosmetyczny, który w ostatnim czasie uzbierał się u mnie w studio. I między innymi weźmiemy dzisiaj trochę pod lupę odnogę marki Pierre René, a mianowicie Pierre René Art, która ma w swoim asortymencie między innymi podkład rozświetlający, mamy słuchajcie również gąbeczki, kępki, ale co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo wcześniej o tym nie wiedziałam, także palety do kremowego konturowania. Słuchajcie, mam tutaj jeszcze naprawdę dużo innych fajnych produktów do przetestowania, także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie, rozpoczynajmy. Jeżeli chodzi o kolekcję Pierre René Art, to mam wrażenie, że jest o niej jakoś trochę cicho. Nie wiem, czy macie takie samo wrażenie jak ja, bo szczerze mówiąc, gdyby nie któraś z Was, która tam podsyła mi jakiś czas temu właśnie jakieś nowości takie kosmetyczne, w ogóle dziękuję Wam mega za to, że macie tak jakby tak sokoli wzrok i wypatrujecie każde nowości, które gdyby nie Wy, naprawdę nawet nie wiedziała, że są na rynku, także jakby wielkie buziaki za to. I słuchajcie, właśnie podesłała mi informacje o produktach z tej kolekcji. No i stwierdziłam, że to są bardzo ciekawe produkty, że trzeba je koniecznie przetestować. I słuchajcie, dzisiaj bierzemy sobie na pierwszy ogień podkład, który nazywa się Lumi Foundation. I już Wam pokazuję, w ogóle znaczy pokazuję. Już Wam czytam, co on ma robić u nas na skórze. Jest to rozświetlający podkład zapewniający naturalny, nawilżony wygląd cery przez cały dzień. Kremowa i odżywcza konsystencja produktu pozwala na budowanie pożądanego poziomu krycia. I to mi się podoba. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten produkt, to on kosztował mnie 60 chyba parę złotych, już patrzę. Ja słuchajcie, mój telefon nie rozpoznaje mojej twarzy. Nie wiem, co mam o tym sądzić, ale tak jest. 69,90. I słuchajcie, dostępny był w 4 odcieniach, tak? Zapomniałam wyciszyć telefonu, a ja mam go, słuchajcie, w odcieniu chyba tym takim prawie najciemniejszym, tak, to jest 03 True Beige i chciałabym zobaczyć, jak on wygląda w środku. Dobra, wygląda w następujący sposób, mamy taką pompkę, czyli jest tutaj bardzo, on ścieka, słuchajcie, od razu mi się to podoba, bo ja kocham właśnie takie konsystencje, takie właśnie bardzo lejące się, takie właśnie nieobciążające skóry i od razu dla mnie, jeżeli podkład zachowuje się w ten sposób, to znaczy, że jakby Manchisa ma uszy takie, wiecie, jak kot, jak coś się dzieje, tak jakby one się tak przekręcają. Jak ja widzę, jak strzyży spływa podkład, to moje uszy też się tak przekręcają. Co ja gadam, nie wiem. No i słuchajcie, tutaj w takim razie na samym początku będę chciała użyć mojego ukochanego pędzelka Stop Face, żeby najpierw nałożyć ten produkt na jedną stronę mojej twarzy, a potem będę doklepywała go gąbeczką właśnie też z tej całej kolekcji. I tak. Dobra, on jest troszkę ciemniejszy. No dobra, może powinnam mieć tak może trochę jaśniejszy ten odcień. Albo po prostu znowu stosować samoopalacz, bo jakoś ostatnio, nie wiem, stwierdziłam, że chyba koniec wakacji już mi się nie chce. Chociaż dobra, to ewidentnie jest znak, żeby do niego wrócić. I słuchajcie, w tym momencie widzę ogromny glow. Ogromny glow. Biorę gąbeczkę z tej właśnie kolekcji Art, ona ma w ogóle takie piękne tutaj tłoczenie, Pierre René Art. I słuchajcie, z jednej strony jest taka bardziej ścięta, z drugiej taka mini ścięta. A tak to ma taki kształt klasyczny. I słuchajcie, w ogóle jak ja kocham dotykać takich gąbek, to jest po prostu, to powinien być serio materiał na oddzielny film, ale dobra. Na razie biorę w takim razie boczek tutaj i doklepuję ten produkt. Teraz Wam powiem, ile ta gąbeczka kosztuje. Jest taka... Czuć, że ona jest trochę jakby silikonowa, natomiast jest mięciutka i przyjemna na twarzy. Także wydaje mi się, że jest zupełnie okej. I słuchajcie, teraz w tym oto momencie patrzmy, jak ten podkład wygląda u mnie na skórze. No nie da się ukryć, że jest niesamowicie rozświetlający. Zobaczcie, tak jakby żebyście Wy zobaczyli jakby level błysku na mojej skórze, ale jakby mam wrażenie, że niesamowite jest to, że jestem w stanie uzyskać takie nawet niezłe krycie w tym podkładzie i taki level rozświetlenia przy tak jakby rzadkiej konsystencji. Naprawdę, jakby to jest coś takiego niespotykanego, szczerze mówiąc. Przynajmniej dla mnie. Nałóżmy go jeszcze trochę na czoło. Muszę powiedzieć, że to jest ewidentnie moim zdaniem coś dla osób, które mają skórę nie mieszaną, tylko właśnie normalną bądź suchą. Jeżeli chodzi o mnie, no to tutaj ja tak jakby będę zaraz obserwowała, jak on się będzie u mnie utrzymywał z czasem. Natomiast, no słuchajcie, no nie mogę powiedzieć, że ta skóra nie wygląda ładnie. Wygląda bardzo ładnie, ale też mocno się błyszczy. W międzyczasie sprawdziłam, że gąbeczka kosztowała mnie 24,90.
I słuchajcie, też jeżeli chodzi o kolor tego podkładu, to moim zdaniem on ma takie bardzo fajne jakby właściwości, jeżeli chodzi o adaptację do koloru skóry. Bo mam wrażenie, że teraz już jakby super jest u mnie dopasowany i tak jakby ten odcień w ogóle już od razu mi się spodobał, że jest taki neutralny. Uwielbiam jakby, jak podkład nie jest zbyt żółty, zbyt różowy, no to jest po prostu taki idealny dosłownie odcień. Także mega mi się podoba. Przyzwyczaiłam się do tej świetlistości i jakby w podglądzie wygląda jeszcze bardziej, jakbym była świecąca się niż w rzeczywistości. No jest to mocny jakby level, ale jakoś o dziwo mi nie zraża. I słuchajcie, w ostatnim czasie w ogóle natknęłam się na produkt, który nie wiem, czy jest jakby trochę lepszą wersją poprzedniego, czy może trochę zmodyfikowaną, może wy coś wiecie na ten temat, jakby za to let me know. Słuchajcie, wyszedł korektor Collection Lasting Perfection, który ma zupełnie inną odsłonę. Ja ten korektor już wcześniej kupiłam z polecenia Maksineczki, chyba wszyscy słyszeli już milion razy o tym, że jakby ona go poleca, bo używa go swego czasu po prostu za każdym razem. Kupiłam go i tak jakby dla mnie był spoko, ale jakoś nie znalazł miejsca w mojej świadomości, żeby jakoś go używać często, także nawet do końca nie pamiętam, jak on się u mnie sprawdzał. I słuchajcie, kupiłam sobie ten korektor w odcieniu 06 Cashew. W ogóle on ma mnóstwo odcieni swoją drogą, chyba tam, nie wiem, do 10 albo nawet więcej. Więc ta szósteczka wyglądała na taką dość ciemną, natomiast przy tym podkładzie wydaje się dość jasna. Zaraz zobaczymy, co z tego wyniknie. Co tu jest jeszcze napisane, że to jest matte full coverage, czyli mamy pełne kryty. Ma być matowym wykończenie. Mieć, słuchajcie, 16 godzin trwałości na twarzy. No nie wiem, czy tyle wytrzymam. I don't freaking think so. I ma być tak, nie rozmazywać się, ma się nie odbijać i bosko tutaj konsilować, czyli zakrywać nasze cienie pod oczami. Zobaczymy, czy u mnie będzie tak samo. I zobaczymy, jak z tym... Oj, trochę jak farba taka jakaś. Do ścian. Ale zobaczymy, słuchajcie, jak on będzie u mnie wyglądał. No już widzę, że niestety jest jasny ten koleś, ale szóstka taka jasna? No nie wiem. No nie wiem, proszę Państwa, nie powiedziałabym. No i właśnie, teraz tutaj mi brakuje tej końcóweczki, no ale dobra. Może w takim razie biorę sobie tutaj to miejsce i zobaczymy, jak ten concealer tutaj u mnie zadziała. Z tego, co widzę, to dobrze się nawet wyblendował, muszę Wam powiedzieć. Mam wrażenie, że tak jakby, nawet pomijając fakt, że rzeczywiście tak jakby on jest no mocno był jaśniejszy od tego, co nakładałam na u mnie na całą twarz, to mam wrażenie, że się nawet nieźle wtopił i... Wait a sec. Dobrze wygląda. Jeszcze go tutaj nałożę na środek nosa. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że tak. Przykrył bardzo ładnie moje zasinienia. Jest... Z tego, co widzę, jakby widzę troszeczkę jakby to taką matowość w nim, ale jakby to nie jest tak, że jest matowa skóra, tylko tak jakby widzę, że to wykończenie będzie trochę takie bardziej matowe. Nie jest takie super kremowe po prostu, może o tak powiem. Natomiast zobaczcie, jak mi ładnie zakrył już taką jedną warstwę tak naprawdę zasinienia. No i na ten moment wygląda bardzo dobrze, ale zobaczymy później, jak on będzie wyglądał przypudrowany. Już widzę, słuchajcie, że bosko będzie ten korektor wypadał, jeżeli chodzi o jakby nakładanie później korektora, w momencie, kiedy jeszcze będę malowała sobie oczy tak mocniej, bo zobaczcie, jakby ta krawędź sprawia, że po prostu mogę go nałożyć idealnie tutaj, jakby korektor, i tak idealnie odciąć to oko, także pod tym kątem wygląda to naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. I tak. Jeszcze muszę, słuchajcie, kropeluszkę tutaj dołożyć. Nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła, bo po prostu ja muszę mieć totalnie, idealnie zakryte tutaj cienie właśnie w tym oto miejscu. I z tego, co widzę, to jego się da nabudować, no tak. Tutaj mam trochę więcej teraz przykryte. W ogóle już ewidentnie, słuchajcie, widzę, że idzie jesień, bo zaczął się okres, gdzie trochę więcej, wiecie, zamkniętych okien, to się robi zimniej i już jestem tak spuchnięta po prostu na nowo. Mam wrażenie, że tutaj ta buła nad moim okiem to już ze mną zostanie pół roku następne, także niestety strasznie mi przykro, ale this is how we do it, this is how we do it, tak mnie to wygląda. Muszę to chyba polubić po prostu. I tak, słuchajcie, do przypudrowania biorę ten mój ukochany puder z Lovely Smoothing Under Eye Setting Powder. O matku, mi się jakoś potwornie wysypał. Why? Przypudrujmy w takim razie. Tylko te okolice pod oczami.
jeszcze troszkę, w ogóle Jezu, tak się rozpadało. Tak nagle patrzę, co tak jakoś głośno jest, więc jak będziecie coś słyszeć, to jakby co to jest deszcz, wyglądam, bo tutaj wiecie, jestem w pokoju, gdzie jest mnóstwo światła, wyglądam na korytarz, patrzam, ciemno, mówię, kurczę, czy ja tyle już nagrywam, tylko to, że chmura jakaś przyszła, jest turbo ulewa. Słuchajcie, ładnie wygląda ten korektor. No, jest taki naprawdę lekki i skóra nie jest obciążona. Wygląda bardzo ładnie. Także jakby propsy zdecydowanie i żeby rozumiem miłość do tego korektora. I słuchajcie, przechodzimy do produktu, który chyba jakby może jego egzystencja jest dla mnie największą niespodzianką, bo kompletnie nie wiedziałam, że ta cała kolekcja ma w sobie również palety do konturowania na mokro. Jakby nigdy mi to nigdy nie mknęło, także jestem po prostu w szoku i bardzo się cieszę, że będę w stanie ją przetestować. I słuchajcie, ta paletka i każda tego typu, bo to nie jest tylko jakby jedna opcja, kosztuje 49,99 i słuchajcie, ja sobie wybrałam paletę, która ma w sobie trzy produkty, a mianowicie malina, mamba malinowa, jas, która ma w sobie bronzer, róż oraz rozświetlacz, wszystko jest oczywiście kremowe. I słuchajcie, to jest wersja tej palety, która już Wam mówię. Ona jest chyba jaśniejsza? Nie, ona jest ciemniejsza. A tak, do wyboru mamy taką paletę z samymi różami, potem mamy paletę z samymi bronzerami, wersję właśnie taką, takiej trójcy do konturowania w jaśniejszej wersji oraz tę właśnie w ciemniejszej wersji. I mi się wydawała ona taka najbardziej dla mnie dopasowana. Słuchajcie, nie mogę przestać tego wąchać. Jezus Maria. Boskie, boskie. To i mamy jeszcze lusterko, także ogromne propsy. No i słuchajcie, czas w takim razie ją zesłoczować. Także biorę najpierw różyk, który słuchajcie jest bardzo kremowy pod palcem i no jest bardzo kremowy. Słuchajcie, to nawet widać. Tak jakby tutaj. Czy wy to widzicie, czy nie? Tak jakby on, nawet jak smarowałam palcem, on tak się podnosił, jakby chciał ze mną wyjść z tego opakowania. Pokazuję już Wam bronzer, jak wygląda. Słuchajcie, piękne kolory. Naprawdę piękne. Ten różowy jest taki troszkę bardziej zgaszony, ja uwielbiam takie odcienie. Moim zdaniem one są takie Boże, jak to się mówi? Uniwersalne, dziękuję bardzo, nie ma tak zastój w mózgu. I tak, zdecydowanie z tego co widzę, rozświetlacz ma zupełnie inną formułę niż bronzer i róż. O wiele bardziej taką śliską jakby i taką mniej zbitą. Ale jak on pięknie błyszczy! Dobra, słuchajcie, jestem totalnie zaciekawiona tym, jak to będzie wyglądało. Nie mogę się doczekać, aż to wszystko przetestuję. Dobra, biorę sobie mój ukochany pędzelek i nakładam ten bronzer u mnie na policzek. Słuchajcie, wygląda to bardzo dobrze. Ja w ogóle nakładam go teraz prosto z opakowania. Wcześniej nakładałam go z dłoni. I zaraz zobaczymy, czy też to będzie dobrze wyglądało. Dobrze to wygląda. Zobaczcie, jaki on ma piękny kolor. I nie jest wcale jakby pomarańczowy, to jest taka cieplejsza paleta, a nie widzę tutaj tak jakby jakichś takich tonów, które by mi nie pasowały. Moim zdaniem ma naprawdę przepiękny odcień i swoją drogą jakby ta aplikacja tego produktu, no to jest po prostu tak kremowy produkt, rewelacyjnie to wygląda, bardzo mi się podoba. Super. Bardzo się cieszę. I z tego co widziałam w tej jaśniejszej palecie, też są bardzo ładne odcienie, takie bardzo chłodne. Wydaje mi się, że osoby, które właśnie mają takie cery, mogą być bardzo zadowolone z tego, jak one będą wyglądały. Dobra, trochę za dużo. Pykuś, pykuś, pykuś. No dobra, one są tak wspaniale kremowe, że naprawdę można je rozetrzeć w 3 sekundy. Mega. Zmieniam teraz pędzelek i słuchajcie, Jezu, muszę jeszcze tylko powiedzieć, że jestem tak oczarowana, jak teraz wygląda ten podkład jakby z tym konturowaniem. Po prostu to wygląda jakby moja skóra sama z siebie umiała takie sztuczki. Niestety, tak nie jest. Słuchajcie, w tym momencie wbijam się moim ukochanym pędzelkiem również w róż i nakładamy go tutaj na kości policzkowe. Kolor już widzę, że jest przepiękny, uniwersalny i taki zgaszony róży, który nie jest... On ma w sobie też jakąś taką soczystość. Dobra, podoba mi się. Jakby jego blendowanie się z tym bronzerem, to jakby to się dzieje samo. Ja tutaj tak jakby w ogóle się nie... zobaczcie, tak naprawdę nie próbuję nawet ich wyblendować za mocno razem, po prostu przyciskam tylko i wyłącznie pędzel, a tutaj już mam przepiękną tafelkę. Jezu, zakochałam się.
Rewelacja, dobra. W takim razie jeszcze po drugiej stronie nałożę różyk. Oczywiście troszkę musi skapnąć na nos, bo nie łabym sobą. Musi być minimalnie, ale wygląda to po prostu bosko. Słuchajcie, aż nie mogę doczekać tego rozświetlacza. I rozświetlacz, nie wiem czemu, jakby ja nigdy nie nakładam rozświetlacza pędzelkiem. Nie wiem czemu. Zawsze wolę sobie troszeczkę na dłoń go tutaj wysypać i już nałożyć go w tym momencie Beauty Blendera. Jezu, wygląda tak niesamowicie naturalnie, że I can't. Jezu, to konturowanie to jest jakiś live goal w ogóle. No słuchajcie, to wygląda tak ślicznie. Jakby mam wrażenie, że to jest takie... Jakby jak ja sobie myślę o idealnym konturowaniu, tak na mokro, to jakby to jest to po prostu. W tym momencie może się wydaje, że moja twarz się bestialsko świeci, ale tak jakby przede mną jest jeszcze pudrowanie, więc no póki co tego glow mamy naprawdę dużo, natomiast... O Jezus Maria, nie no... Jestem po prostu autentycznie zakochana. Boska paleta, o której powinno być zdecydowanie głośniej. W międzyczasie przypudrowałam moją strefę te i boki twarzy, w sensie tylko tutaj. I słuchajcie, teraz jakby ta skóra wygląda idealnie. Naprawdę jaram się. This girl is on fire! I'm on fire. I w tym momencie chciałabym przejść do kolejnego produktu, który już widziałam, gdzieś tam mi mignął, ale jeszcze nigdy nie byłam w stanie go użyć, ponieważ go po prostu wcześniej nie kupiłam. Koniec, słuchajcie, znacie już mój sekret. I tak, to jest produkt z marki Lash Brow, który nazywa się Stempel do brwi Eyebrow Stamp. Słuchajcie, stempel do brwi. I wszystko tu się wydaje spoko, bo tak, w takim zestawiku, który dostajemy tutaj razem, mamy tak, stempel do brwi, jakby który, o właśnie, dobra, muszę teraz odkręcić. No dobra, to rzeczywiście nie jest stempelek, tylko to jest stempel. On naprawdę ma moc. Ja słuchajcie, mam w ogóle ten produkt w odcieniu, właśnie, w jakim mam go odcieniu? Neutralny brąz. Pamiętam, że, o, pamiętam jak go zamawiałam na stronie, to słuchajcie, jakby są pokazane kolory, ale nigdzie nie ma opisu, jaki to jest odcień, także ja naprawdę się namęczyłam i w końcu nie wiem, czy ja zamówiłam w ogóle dobry ten produkt. Produkt jest w ogóle w skówce i tak jakby, no, wsadzając tutaj, oczywiście go pobieramy. Chciałabym zobaczyć w ogóle... Dobra, czekajcie, trochę go tak wymiędlę tutaj, bo chcę zobaczyć jego odcień. Dobra, wydaje mi się, że on będzie dobry, bo on jest taki trochę taki popielaty. A moje brwi lubią takie kolory, także wydaje mi się, słuchajcie, że jakimś cudem trafiłam. Nie wiem, jak to się wydarzyło, ja zwyczaj mam pecha, jeżeli chodzi o takie rzeczy. I tutaj, słuchajcie, dostajecie taki oto zestaw szablonu do tego, jak mają wasze brwi wyglądać. A, Jezu, ja muszę wyjąć te brew? W sensie ten szablon z każdej? No dobra. W takim razie musicie chwilę poczekać. Policzyłam to i słuchajcie, to jest aż 10 szablonów do brwi. Także pod tym kątem moim zdaniem super, bo jakby każdy coś na pewno dla siebie wybierze. Są takie bardziej właśnie z tym łukiem zaznaczonym, są bardziej proste. No naprawdę jest mnóstwo tak jakby tutaj opcji i czekajcie, ja tutaj powinnam znaleźć coś dla siebie. One nie mają w ogóle żadnej nazwy, to jest po prostu tak jakby taki szablonik, o tutaj będzie lepiej widać, w którym po prostu no musimy sobie dopasować naszą brew i... Kurczę, nie wiem, one są takie dość chyba chude. Ale czekajcie, zobaczmy sobie ten. Czy to będzie mój kształt? Dłuższej, ale dobra, ten nie jest zły. Aczkolwiek mam wrażenie, że tak jakby to jest dłuższa brew zdecydowanie niż ja mam, ale on może mi posłużyć, także odkładam go na bok zdecydowanie. Zobaczę jeszcze może drugi, czekajcie, tutaj może ten będzie lepszy czy nie? Nie, ten chyba będzie chudszy. Nie, dobra, tamten wydaje mi się, że będzie ok. Także słuchajcie, jestem mega podekscytowana, ale też się boję jakoś, nie wiem czemu. Po prostu, just like that. Więc biorę sobie w takim razie ten stempel, trzymam to i jedziemy, tylko żeby tutaj, kurczę, dobrze to zrobić. Ja w ogóle to jest swoją drogą, ja mam jedną brew inną, drugą inną. Taki mam styl. I nic już chyba z tym nie zrobię. Dobra, słuchajcie, stempluję to wszystko. Żeby tylko tego nie ruszyć teraz z miejsca. No ciekawa jestem, czy to będzie taki... O nie! Już to zrobiłam! Oh no! O dobra, tak będzie lepiej chyba. Jak to wezmę tak od drugiej strony. No i co tu z tego wyjdzie? Myślicie, że to będzie ładne, czy nie? Dobra.
I to nie jest takie złe. W sensie tutaj wygląda, jakby ktoś mi tak nożyczkami trochę ciachnął tę rybę moją, ale nadal uważam, słuchajcie, to nie wyszło tak źle. W sensie trochę bym jeszcze zrobiła tak, żebym od dołu bardziej dopracowała tutaj sytuację, ale jeżeli na przykład, nie wiem, będziemy chciały, wy będziecie chcieli zrobić sobie taki makijaż naprawdę na szybko, to to rzeczywiście może być taka jakby ekspresowa opcja. Słuchajcie, ja cały czas ruszam to brwią, nie wiem, po prostu ADHD brwiowe. I zobaczmy teraz, jak to wygląda. Uważam, że tutaj da się na pewno coś zrobić. Zobaczcie, teraz mam wrażenie, że wygląda to dość spoko. Teraz wiecie, co bym zrobiła? Tak jakby tylko i wyłącznie wzięła taki precyzyjny jakiś pędzelek, w którym mam włoski, jakby takie jakby możliwość do rysowania włosków. I to jeszcze raz troszeczkę po prostu przeleciała tak jakby. Ale kurczę, nie jest źle. Jeszcze musimy dopracować tą końcówę, bo trochę tutaj czuję, że jeszcze wymaga troski. O, dobra. Może będzie ok. Powinnam też mniejszy nacisk kłaść tak jakby na samym początku, a większy tutaj na końcu. Już teraz to wiem, więc może druga wyjdzie mi lepiej. Ale słuchajcie, naprawdę nie jest źle. I kolor jest perfekto. Próbujmy teraz, bogatsi już o wiedzę, którą właśnie posiadłam, zrobić drugą brew i mam nadzieję, że tutaj wyjdzie to troszeczkę może bardziej naturalnie właśnie, czyli tak. Jezus Maria, to powinnam przykleić na klej, słuchajcie, bo myślę, że to będę cały czas będę się z tym przemieszczać. I tak, tutaj więcej. Tutaj tak troszeczkę, tylko tak kapeczkę. Kapeniunie. Boże, wyobraziłam sobie, że właśnie to robię i tak jakby, tak wiecie, po prostu randomowo w ciągu dnia i na przykład mój mąż wchodzi nagle do pokoju. W sensie, co on sobie musi myśleć? Patrzy na mnie, robiąco coś takiego. Amazing, słuchajcie. I teraz? Uuu, no! No teraz to jest kulturka! No super mi to wyszło! Jak w ogóle idealnie to jest odcięte! Ej, ja chcę tak tutaj! No ale dobra, wiecie, zawsze trzeba się nauczyć jakby robić tego, ale słuchajcie, jestem mega zadowolona. No fajny jest ten stempel, naprawdę mi się podoba! Dobra, kończę teraz je utrwalać. Słuchajcie, wydaje mi się, że naprawdę tak jakby, pomimo tego, że one wyszły dość ciemno, czyli tak jakby chciałabym aż zobaczyć, jakie tam były opcje. Nie wiem, czy tam była opcja blond, może była, ale były chyba takie bardziej szare jeszcze. Wydaje mi się, że u mnie to jest jakby, kolor jest niezły, ale to jest mocniejszy efekt niż jakby zawsze robię u siebie na brwiach. Także muszę się troszkę przyzwyczaić, natomiast wydaje mi się, że naprawdę ten produkt ma potencjał. I słuchajcie, tutaj chciałabym jeszcze skupić moją uwagę na kolejnych produktach z Max & More, które udało mi się kupić w ostatnim czasie, a są to kolorowe eyelinery, takie automatyczne. I z tego, co słuchajcie, ja zapłaciłam za nie, nie wiem, po 9 zł moim zdaniem, także ogólnie cena jest śmieszna, a mają naprawdę ładne i takie, słuchajcie, wydaje mi się, że jesienne odcienie. O. Także zamierzam się w nich zatopić w tym momencie i wam je po pierwsze zesłoczować. Tak się prezentują na swatchach i tak jak już mówiłam, totalnie jesienny vibe tutaj jest. I chciałabym zobaczyć, czy one będą wyglądały tak samo fajnie, jak te kredki, które testowałam jakiś czas temu właśnie z Max & More. Jeżeli nie widzieliście testu, koniecznie zobaczcie, co tam się wydarzyło, bo tam było bardzo przyjemnie. I tak, w takim razie stwierdziłam, że zacznę od tego fioletu, który nałożę na sam wewnętrzny, znaczy zewnętrzny odcinek mojego oka. Jestem, słuchajcie, mega ciekawa, czy one będą tak samo kremowe, jak te kredki właśnie, które testowałam ostatnio. Także spójrzmy. Let's see, shall we? Dobra, dobra. Widzę pigment. Już widzę, że one też są kremowe, słuchajcie. Wydaje mi się, że to będzie ten sam styl, który szczerze jakby złapał mnie tak za serce ostatnio. Ja po prostu się zakochałam. Także sprawdźmy teraz, czy też tak będzie. Muszę jest kuleczkowy pędzelek w tym momencie wynaleźć i zmienię jeszcze na taki. I blendujemy. Czy tutaj będzie ideał? Tak, one są mega kremowe. Mega kremowe. I tak jak widzicie, mocno oczywiście ten kolor się wytrąca w trakcie pracy, natomiast spokojnie możemy go tutaj jeszcze dołożyć i tak jakby no ten efekt budować w zależności od tego, co my tutaj chcemy uzyskać. Także ja jeszcze trochę go nabuduję i to będzie podstawa pod nałożenie moich cieni. Boski stelaż już jest i tutaj słuchajcie, plot twist.
wszyscy w szoku, myśleli, że będzie kolejna kredka. Tutaj nie, tutaj jest cień. Bo ostatnio, słuchajcie, dostałam taką próbeczkę od Mexmo wraz z zamówieniem palety tej takiej Save the Date, tej takiej ślubnej. I jakby wiem, że Mexmo ma też pojedyncze cienie właśnie do oczu, ale stwierdziłam, że chciałam zobaczyć w ogóle, jak wygląda ich jakość. I to jest, słuchajcie, cień, który ma piękny, piękny kolor, nazywa się VIP. VIP area. Frank, Sinatra. I wygląda w następujący sposób. To jest takie total winsko idealne, które chciałabym nałożyć właśnie na to, co zrobiłam tutaj wcześniej. Także niech nam ten fiolecik posłuży do tego, co się tutaj ma wydarzyć. Słuchajcie, no jakby mam wrażenie, że ten pigment to jest jakiś hardcore, szczerze mówiąc. W sensie, no jest naprawdę mega intensywny ten cień. Kolor ma też cudowny. No ja jestem totalną jesieniarą, nie wiem czy wiecie, jeżeli nie wiecie, to jestem. Więc ja po prostu żyję dla takich odcieni i totalnie już nie mogę się doczekać momentów, kiedy właśnie będę nosiła takie burgundowe usta. No ale raz na jakiś czas właśnie walnąć sobie taki burgund make-up, to jest po prostu life goal. I ja, o Jezu, jak on się bosko rozciera. No słuchajcie, Mexmo. Jednak te takie może pojedyncze cienie są naprawdę warte naszej uwagi, no bo słuchajcie, no zobaczcie, jak to wygląda. I zobaczcie jeszcze na to, że tak naprawdę ten cień jest mocniejszy tam, gdzie nałożyłam wcześniej kredkę, dlatego już przy pomocy jednego cienia mam wrażenie, że uzyskałam efekt, tak jakbym miała już dwa cienie przynajmniej na oku nałożone, bo tak, tu mamy taką naprawdę mocną koncentrację tego pigmentu, a tutaj ona się tak bosko rozchodzi i zobaczcie, jak tutaj tak jakby ten gradiencik bosko przenika w skórę. Słuchajcie, ja naprawdę, jeżeli, w sensie jestem zakochana w tych kredkach z Action, jeżeli wy ich nie macie, to naprawdę nie ma na co czekać, no bo to jest po prostu hit hitów, a ich ceny to jest po prostu żart, no. Naprawdę, trzeba to koniecznie mieć w swoim kufrze. Makijaż górnej powieki skończony, dołożyłam tylko i wyłącznie jeszcze dwa błyski z palety Mexmo Frozen Roses i voila, tak to wygląda. Chciałabym teraz jeszcze zrobić sobie podstawę pod dolny makijaż i tu z kolei użyłabym tej takiej jaśniejszej kredki, trochę w tym brudno-różowym odcieniu, coś takiego. I tutaj z kolei już nie chciałam, żeby ta powieka była aż tak mocno zaznaczona. Tutaj troszeczkę chciałam coś takiego bardziej spokojniejszego uzyskać. I no zobaczcie, jaka ona jest w ogóle i kremowa, i tak naprawdę dobrze napigmentowana. Słuchajcie, ten kolor jest po prostu przepiękny. Także dobra, tutaj robimy to samo, czyli blendujemy. Nie wiem, w zasadzie tak naprawdę nie musiałabym nic więcej tutaj nakładać. Aczkolwiek coś jeszcze pewnie wymyślę, ale to już poza kamerą, żeby Was nie zanudzać. No i tak, muszę wytuszować rzęsy, no i słuchajcie, zobaczymy, jak się u mnie sprawdzą kępki. A co do kępek, to słuchajcie, wyniosło mi one 34,90 i mamy tutaj aż 40 kępek w takim jednym opakowaniu, gdzie moim zdaniem to jest bardzo fajnie przemyślane, bo już Wam pokazuję, muszę je wyjąć ze środka. Mamy tutaj trzy długości. Najkrótsze mają tak 10 mm, potem mamy 12 i tu mamy aż dwa rzędy tych 12 mm i 14, czyli dla naprawdę mocno wielkich oczu. Nie wiem, słuchajcie, czy te 14 będą miały u mnie miejsce. Zaraz się okaże, ale na razie będę chciała zacząć od tych 12. W ogóle słuchajcie, swoją drogą, one są tak mięciutkie, Matko Święta, naprawdę po prostu dotykam ich. O Jezu, jak wspaniale! Czy będę miała swojego prywatnego głaskacza? Zaczynam w takim razie od tych kępek o średniej długości. Słuchajcie, bardzo mi się podoba, że one mają taki bardzo delikatny paseczek, który kompletnie nie będzie się wybijał, a to jest naprawdę mega ważne, bo nie ma nic gorszego niż efekt sztuczny na oczach, a raczej na rzęsach. I tak, muszę je teraz potraktować klejem i zaraz będziemy je przyklejać. Jestem ciekawa, jak to będzie u mnie wyglądało i w ogóle na ile się tych kępek zdecyduje. W zależności od tego oczywiście, jaki będzie ich efekt, to będziemy decydować. Tak, kleimy sobie pierwsze kępki. Tak, ja muszę zawsze docisnąć ręką, tak już mam. No i myślę, że dla mnie to będzie taka naprawdę dobra długość. Zobaczcie od razu, jaka to jest różnica i jak oko jest od razu bardziej jakby otwarte i tutaj no ewidentnie muszę ten obszar zalesić. Zobaczcie, to jest efekt po przykleniu tylko dwóch jakby takich setów kępek, tych właśnie takich dwunastek. Teraz ja bym chciała tylko i wyłącznie jakby ten mój kącik zewnętrzny podkreślić, więc biorę już ten najmniejszy rozmiar, a mianowicie to jest 10, to była, czekajcie, już tak, pamięć ryby, 10, dokleję
te kępki tutaj obok, tak żeby stworzyć taki bardzo naturalny efekt. I w ogóle, te, słuchajcie, tych kępek w ogóle nie czuć, jakby kompletnie ich nie czuć. One są tak niesamowicie jakby dobrze dobrane, mam wrażenie, jeżeli chodzi o jakby te włoski, że one naprawdę są lekkie jak piórko. I zobaczcie, 3 kępki i mam taki efekt na oczach. Dla mnie to jest po prostu life goal totalny i tak szczerze mówiąc czuję się najlepiej. W ogóle nie muszę się martwić, czy coś mi się odkleja, czy wszystko jest na miejscu i tak dalej. Pięknie mam podkreślone w tym momencie oko, moja opowieka już nie jest opadająca, a moje oko jest większe, także to jest life goal. I słuchajcie, zamierzam zrobić to samo po drugiej stronie. No i właśnie, jeżeli się z tymi ustami zastanawiam, Dobra, może zróbmy to od razu. Ja zaraz sobie dokończę spokojnie tę kępkę. Chciałam jeszcze zobaczyć, jak ten kolor nada się u mnie na usta. Ponieważ wydaje mi się, że może być idealnym nudziakiem. I słuchajcie, jest! Ale się jaram w tym momencie. Zobaczcie, to jest idealny kolor, jeżeli chodzi o taki odcień nude na moich ustach. Kremowość jakby tych kredek sprawia, że też idealnie tak naprawdę one się będą nadawały właśnie do nakładania jako konturówka. I teraz no, jestem absolutnie zakochana. I na oko, i na usta. Zobaczcie, ten kolor jest po prostu piękny. Piękny. Dobra, słuchajcie, kończę w takim razie makijaż i robimy podsumowanie. Podsumowanie jest zwykle przeprowadzę chronologicznie, a mianowicie od podkładu Pierre René Art Lumi Foundation. I słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że ja jestem naprawdę oczarowana tym, jak ten podkład wygląda u mnie na skórze. W sensie, ja jako, że mam skórę mieszaną, ja zawsze jestem tak, widzę takie rozświetlenie za mocne, to jest jakby ten podkład nacenzurowany u mnie zazwyczaj, ale tutaj, słuchajcie, jakby, nie wiem, jakoś od samego początku jakoś nie byłam zła na to rozświetlenie. Nie wiem czemu, jakoś skóra wyglądała niesamowicie gładko, jakoś tak była odżywiona. Jakby ja kocham takie właśnie bardzo wodniste podkłady i on dokładnie taki jest. I słuchajcie, po przypudrowaniu, w ogóle to jak on przyjmował inne produkty na siebie, to jest w ogóle, to jest jakieś, to jest magia, naprawdę. I mam wrażenie, że nawet teraz, jak ja już trochę tutaj siedzę, jakoś dzisiaj, nie wiem, poruszam się jak żółw, szczerze mówiąc. Słuchajcie, on wygląda naprawdę jakbym po prostu była na jakimś czerwonym dywanie, no niemalże w Wenecji, słuchajcie. Bosko wygląda ta skóra i tak jakby to rozświetlenie cały czas jest i ta lekkość jest na skórze. Słuchajcie, tutaj nie ma żadnego ciężaru, to jest same po prostu boskie wyrównanie kolorytu skóry, takie rozświetlenie i to wygładzenie. Ja jestem zakochana w tym, jak on wygląda. Naprawdę wygląda po prostu cudownie i naprawdę polecam wam go z całego serca. Zobaczymy jeszcze, jak się u mnie utrzyma na skórze. Jestem mega, mega ciekawa. I słuchajcie, też muszę podsumować korektor Collection Lasting Perfection. Wygląda bardzo dobrze, natomiast jeżeli macie przesuszoną okolicę pod oczami, to nie wiem, czy to będzie dla was produkt, ponieważ jakby widać, że on nie jest należący do tych takich kremowych bardzo produktów. On nie nawilża tej skóry. On ma matowe wykończenie, tak jak jest napisane, ale słuchajcie, wygląda moim zdaniem u mnie bosko. Naprawdę, nie obciąża skóry, jakby ma super krycie, przy nawet takiej małej ilości. Ja w tym momencie jestem naprawdę, naprawdę mocno zaskoczona tym, jak on u mnie super wygląda. Też ma spoko cenę, także uważam, że takie krycie, jakby taki efekt za taką cenę, to jest naprawdę coś. Także, słuchajcie, jeżeli nie testowaliście, polecam wam go przetestować, bo wygląda naprawdę wspaniale. I tutaj muszę przejść do produktu, który, słuchajcie, zrobił na mnie piorunujące wrażenie, a mianowicie ta paletka do konturowania. Słuchajcie, to jakby jaki efekt w tym momencie ja mam na skórze, to jest life goal dla mnie, jeżeli chodzi o konturowanie, bo to wygląda tak naturalnie. Słuchajcie, te produkty są tak niesamowicie kremowe. Jakby to, jak one się rozkładały, ten róż i bronzer, są kremowe, ale takie troszeczkę bardziej stałe niż ten rozświetlacz, który no po prostu, on już tylko jest wisieneczką na torcie tego, co tutaj można osiągnąć, ale ich kremowość, rozkładanie, blendowanie, to tak naprawdę ja pędzlem tak naprawdę w jednym miejscu tylko i wyłącznie dziubałam, a one są idealnie rozblendowane. Ten kontur jest niesamowicie naturalny, bardzo taki upiększający. Coś wspaniałego. O tym musi być głośno, bo to jest po prostu rewelacyjny produkt i naprawdę macie tutaj pięknie skomponowaną paletkę, w której jest po prostu wszystko. Rozświetlacz też wygląda tak niesamowicie naturalnie, ale on jakby też daje ten taki efekt wow tutaj, więc to nie jest tak, że to jest tylko takie, wiecie, rozświetlenie takie takie sobie jakieś, tylko tu naprawdę ten efekt jest po prostu spektakularny. Naprawdę gorąco wam polecam, żebyście zdecydowali się na którąś z tych paletek, bo no po prostu jest wspaniała. Ja coś czuję sama, że się szarpnę
tę paletkę z bronzerami i różami, no bo się po prostu zakochałam, to była miłość naprawdę od pierwszego użycia. I słuchajcie, od razu podsumuję Wam też tę gąbeczkę, która na mnie zrobiła naprawdę pozytywne wrażenie. Jest bardzo miękka, fajnie mi się z nią pracowało i ona będzie idealna do odcinania mojego makijażu, także na pewno będę ją używać jeszcze w przyszłości. Na razie bardzo mi się spodobała i słuchajcie, ten produkt, a mianowicie stempel do brwi, jakby nie spodziewałam się, ale podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Muszę jeszcze dojść do wprawy, no bo tak jakby widzę takie pewne niedociągnięcia, które mam na tych brwiach. Po prostu trochę za mocno, tak jakby może tu, chociaż teraz ten efekt już mi się podoba. Na pewno trzeba tak jakby siłę tutaj skupiać na tych zewnętrznych miejscach w brwiach, a nie tak bardziej w środku. Ale słuchajcie, kolor jest piękny. Sama praca z tym produktem, wydaje mi się, że jak się dojdzie do wprawy, to jest turbo prosta. Szablony są naprawdę bardzo fajnie, dobrze przemyślane, także mi się bardzo podoba ten produkt. Ja na pewno będę go stosować, bo tak jakby na szybko można zrobić brew i mieć po prostu bardzo fajny efekt, także dla mnie super. I słuchajcie, po raz kolejny, no muszę spropsować kredki z Action, które po prostu zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Again, kremowość, rozcieranie, coś wspaniałego i tak bosko przyjmują inne produkty, że mam wrażenie, że dosłownie tak jakby stosując je jako podstawę, zrobienie każdego makijażu to jest po prostu bułka z masłem. Naprawdę, coś wspaniałego, jestem zakochana. Plus, słuchajcie, ta kredka też moim zdaniem wygląda na ustach przepięknie. To jest tak idealny nudziak w odcieniu moich ust, że ja się czuję w nim po prostu bosko. I tak samo kremowo się rozkładam na ustach. Bardzo fajna, fajna praca z tymi produktami, więc polecam Wam gorąco jeszcze za tę cenę. To jest no-brainer, nie ma się naprawdę nad czym zastanawiać. No to i tak jakby też od razu powiem, że ten pojedynczy cień z Mexmo, słuchajcie, super, super mi się z nim pracowało, super pigmentacja, rozcieranie, no nie ma się do czego przyczepić, także może muszę też trochę zgłębić tą całą ofertę Mexmo i zobaczyć, co oni mają, jeżeli chodzi o tak jakby, no ten asortyment poza paletami. I słuchajcie, no to zakochałam się w tych kępkach, po prostu zakochałam się w tych kępkach. Ja ich w ogóle nie czuję na oczach, one są tak niesamowicie wygodne, mięciusieńkie, jakby tutaj nie ma nic z jakiejś takiej sztuczności, ono po prostu, dla mnie to jest jak niemalże taki pędzelek, który mogłabym sobie tak, wiecie, po plaży, po twarzy jeździć, bo po prostu czuję się, jakbym głaskała moją twarz tymi kępkami. Bardzo prosta praca, wyglądał super naturalnie, super prosto się z nim pracowało, no i zobacz, jak pięknie podkreślił mi makijaż. Także ja jestem absolutnie zakochana i naprawdę gorąco Wam je polecam. Słuchajcie, w tym momencie mamy godzinę, już Wam mówię, którą jest 17:41, także rozpoczynamy test trwałości. Zobaczymy, jak te produkty, które dzisiaj użyłam, utrzymają się u mnie na twarzy. Wy w tym czasie koniecznie dajcie znać, który z tych produktów najbardziej Was zainteresował, który Wam się najbardziej spodobał. Jestem mega ciekawa Waszych opinii, a my widzimy się już za chwilę. Mam w tym momencie godzinę 23:22 i zaczynamy podsumowanie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o sam podkład, to wygląda on po prostu bosko. Zobaczcie, jakby jak ładnie cały czas wygląda moja skóra. Moim zdaniem nie ma jakiegoś hardkoru z wyświetleniem, jakby jest lekkie wyświetlenie, ale bez przesady i wygląda to po prostu przepięknie. Chciałabym jeszcze zobaczyć, jak tutaj to wszystko będzie wyglądało po tym, jak ja usunę sebum z tych moich neurologicznych miejsc w strefie T, ale już z tego co widzę, to słuchajcie, skóra wygląda flawless pod spodem, no, tak mi się wydaje. Wait. Jest mega wygładzona, naprawdę wygląda super, także słuchajcie, ogromne propsy dla tego podkładu i naprawdę polecam wszystkim, naprawdę każdemu typowi cer. Idąc dalej, co do tego, jak się trzymają moje cienie, rewelacja, nic się nie podbijało, jakby nigdzie się one jakoś tak nie powykruszały, no super, jeżeli o to chodzi. Także tutaj naprawdę same kredki, na których te cienie są, dobrze je trzymają i tak samo jeżeli chodzi o ten cień z Mexmo, utrzymał się pięknie. Idąc dalej, korektor wygląda tak samo rewelacyjnie, brwi wyglądają tak samo, jak je zostawiłam, plus konturowanie, słuchajcie, nie mogłam się napatrzeć, po prostu coś wspaniałego. Boski test, słuchajcie, w ogóle się nie spodziewałam, że pójdzie aż tak dobrze, a poszło rewelacyjnie. A właśnie i kępki, słuchajcie, wyglądały cały czas tak samo dobrze i w ogóle ich nie czułam. Bejowałam sobie idealnie przed telewizorem na kauczu i słuchajcie, zero czucia czegokolwiek na oczach, także rewelacja. Mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu, jeżeli tak, to zostawcie proszę kciuka do góry, albo dajcie mi słowo, będzie mi mega miło i mam nadzieję, że już niedługo widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!